Kanał OnGames.pl, witajcie w kolejnym materiale. Tym razem pokażemy Wam urządzenie firmy Avel Media, czyli Game Capture HD2. Jest to nic innego jak urządzenie, przy pomocy którego można nagrywać obraz z gier konsolowych bez użycia komputera, jak pewnie wielu z Was chciałoby to robić. Tutaj macie zaprezentowane na pudełku, co znajduje się w środku, jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Natomiast krótko o samym urządzeniu. Jest to druga generacja Game Capture. Poprzednia była zresztą prezentowana na naszym kanale. Zanim jednak powiem o różnicach, może krótko co znajduje się w środku. Mamy tutaj samo urządzenie, instrukcję, pilot, kabel HDMI oraz zasilacz. Jak Wam wspomniałem przed chwilą, jest to Game Capture drugiej generacji. Poprzednia generacja umożliwiała nagranie obrazu ze starszych konsol, to znaczy z takich, które umożliwiały podłączenie konsoli do telewizora przy pomocy kabla komponent. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, chociażby PlayStation 4 podłączamy wyłącznie poprzez kabel HDMI. Zatem firma Avel Media postanowiła wypuścić drugą generację swojego flagowego urządzenia, które właśnie pozwoli nam nagrać obraz z najnowszej konsoli Sony, chociażby, czy też z Xboxa One, bez konieczności łączenia się z komputerem. Może jednak na początek zobaczmy, co znajduje się w środku pudełka. Już sami widzicie, że główną część stanowi samo urządzenie, no a na górze mamy jeszcze bardzo krótką instrukcję. W sumie samo podłączenie jest tutaj banalnie proste, zatem nie powinniście mieć żadnych problemów, nawet nie posiadając jakiejkolwiek instrukcji. No ale dobrze, że coś takiego się znajduje. Generalnie sprawa jest bardzo prosta, jak tutaj zobaczycie na tych obrazkach. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu podłączyć bezpośrednio z konsoli kabel do tego urządzenia Game Capture HD2. No a od samego urządzenia kablem HDMI podłączyć kolejny kabel do telewizora. Tutaj mamy oczywiście jeszcze zasilacz. Podobnie jak w poprzedniej wersji, są tutaj dwie końcówki dla różnych typów gniazdek. W każdym razie jest odpowiednia końcówka dla Polski, więc tutaj nie będzie żadnego problemu z podłączeniem do źródła prądu. Pokażę Wam jeszcze za chwilę, co znajduje się w pudełku. Jest tutaj jeszcze oczywiście to urządzenie, nagrywarka, przy pomocy której możemy przechwytywać obraz. Pilot, swoją drogą nie najlepszej jakości, no ale wystarcza do tego, żeby przechwytywać polecenia nasze. Instrukcja pełniejsza, baterie oraz kabel HDMI. Natomiast ja tutaj będę Wam prezentować jeszcze, jak to wszystko się prezentuje z bliska. Natomiast opowiem Wam trochę o funkcjach tego urządzenia firmy Avel Media. Otóż Game Capture HD2 jest urządzeniem, które pozwala przechwytywać obraz w 1080p. Bez najmniejszego problemu. Oczywiście należy podłączyć do niego jeszcze dysk twardy. Można to zrobić albo wkładając dysk bezpośrednio do skrzynki, albo podłączając go poprzez kabel USB. Teoretycznie można podłączyć też pendrive, aczkolwiek szybkość przesyłu danych przeważnie jest niewystarczająca i obraz 1080p po prostu nie będzie odpowiednio nagrywany. Zatem, jakby nie było, trzeba jeszcze tutaj pomyśleć o zakupie zewnętrznego dysku twardego, najlepiej dużej pojemności, żebyście mogli spokojnie sobie przechwytywać filmy. Nowością w Game Capture HD2 jest też to, że można nagrywać, podłączając mikrofon, komentarz do aktualnie nagrywanego filmu, więc wszyscy fani nagrywania let's playów powinni być tutaj zadowoleni. No i jeszcze słowo na temat pilota, o którym Wam wspomniałem. Nie jest on najlepszej jakości. Ja osobiście używałem praktycznie identycznego pilota, który był dostarczany wraz z Game Capture pierwszej generacji. No i cóż, po dłuższym czasie po prostu zaczął szwankować, co jakiś czas odmawia posłuszeństwa, to znaczy nie wiedzieć czemu raz urządzenie reaguje na polecenie starego pilota, raz nie, zatem nie mam o nim najlepszego zdania. No ale całe szczęście, że w Game Capture HD2 jest jeszcze taka możliwość, że ściągacie sobie dedykowaną aplikację na smartfona i później łączycie się poprzez sieć z Game Capture HD2 i właśnie przy pomocy smartfona wydajecie polecenia urządzeniu. Natomiast, żeby to wszystko działało, musicie też podłączyć właśnie ten Game Capture HD2 do źródła internetu. Niestety urządzenie jest wyposażone jedynie, jak sami tutaj widzicie, w złącze przewodowe, to znaczy nie ma tutaj Wi-Fi, musicie podłączyć internet przewodowo. Jest to jakby nie było pewnego rodzaju wada, jeśli ktoś sobie nie puścił kabli po całym mieszkaniu. No i jak widzicie, złącza po lewej komponent, później HDMI in,
HDMI out oraz miejsce na zasilacz i właśnie kabel od internetu. Podsumowując, jeśli chcecie nagrywać gameplay z PS4 lub Xbox One, myślę, że jest to jedno z najlepszych urządzeń dostępnych na rynku. Jeszcze słowo na temat zabezpieczenia HDCP, które było obecne na PlayStation 4. Wraz z patchem oznaczonym jako 1.7, zabezpieczenie HDCP zostało zdjęte, zatem potwierdzam, że to urządzenie przechwytuje obraz z gier na PlayStation 4, sam to wypróbowałem. Zatem jeśli chcecie nagrywać gameplaye z konsol najnowszej generacji, myślę, że będzie to dobry wybór. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.